Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie, ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Do 26 listopada mieszkańcy Suwałk mogą wypowiedzieć się na temat rozlokowania stacji roweru miejskiego w mieście. Na stronie internetowej ratusza znajduje się mapa, na której umieszczono propozycję lokalizacji. Pod tym samym adresem jest też specjalny formularz na uwagi. Druga kwestia dotycząca roweru miejskiego, odnośnie której głos mogą zabrać sami mieszkańcy, to nazwa roweru. Na ogłoszony przez prezydenta Suwałk konkurs wpłynęło aż 330 propozycji. Powołam taki specjalny zespół, który dokona preselekcji, czyli sprawdzi te wszystkie wnioski, propozycje i wyłoni 30 zdaniem komisji najlepszych propozycji. I ta 30 będzie poddana pod głosowanie. Głosowanie też takie publiczne. Miasto chce kupić 120 rowerów, w tym rowery elektryczne i tandemy. Poza tym wybudować 12 stacji rowerowych, których lokalizacje są właśnie konsultowane. Ta inwestycja stanowi część większego projektu, w ramach którego transport publiczny w Suwałkach będzie bardziej nowoczesny i ekologiczny. Clou inwestycji to zakup 15 niskoemisyjnych autobusów zasilanych gazem CNG. Wartość projektu sięga prawie 30 milionów złotych, z czego około 26 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Szacunkowy koszt wprowadzenia roweru miejskiego w Suwałkach to 1,5 miliona złotych. Tam, gdzie inne miasta wprowadziły ten rower miejski, to nie są tanie rzeczy, tak to określę, no ale są potrzebne, mamy dofinansowanie olbrzymie i to nam na pewno się kalkuluje, żeby to wdrożyć. Za godzinę korzystania z roweru użytkownicy zapłacą złotówkę. Takiego obiektu jak w Suwałkach nie ma w żadnym innym mieście w tej części Polski. Mowa o hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena. Długo oczekiwane otwarcie odbędzie się w sobotę, 23 listopada o godzinie 13:30. Serdecznie zapraszam mieszkańców, żeby przyszli, żeby wzięli udział w tej doniosłej chwili dla naszego miasta, bo takiego obiektu nikt tutaj w naszym województwie, sięgając aż do Olsztyna, nie ma. Hala Urani jest halą starszą od naszej nowoczesnej, wielofunkcyjnej Arena Suwałki. Tuż po otwarciu Ślepsk Malów Suwałki rozegra w hali Suwałki Arena pierwszy mecz. I po krótkim tym otwarciu będzie pierwszy mecz rozegrany tutaj. Mam nadzieję, że z dobrym wynikiem dla naszej drużyny. Z Indykpolem AZS-em Olsztyn gramy. Dobrą drużyną, która ostatnio wygrywa swoje mecze. Dla tych wszystkich, którzy nie zdołają zwiedzić Suwałki Arena w sobotę, miasto przygotowało dodatkową atrakcję. W niedzielę w obiekcie odbędzie się dzień otwarty. Zachęcamy mieszkańców do przyjścia właśnie i zwiedzenia tej areny w niedzielę. Są tak zwane dni otwarte od godziny 10 do godziny 14. Ośrodek Sportu i Rekreacji, który będzie zarządzający jednostką tym obiektem, przy pomocy swoich tam pracowników będzie oprowadzał, będzie pokazywał i każdy mieszkaniec może przyjść 24 listopada od 10 do 14.
Po wskazaniu komisji, która oceniała zgłoszone w konkursie prace, sądzie internetowej oraz konsultacjach z uznanymi grafikami, prezydent Suwałk podjął ostateczną decyzję w sprawie wyboru logo, które będzie promować przyszłoroczny jubileusz 300-lecia miasta. Jest to praca zgłoszona przez suwalczanina Marcina Gwiazdowskiego. Teraz projekt czekają kosmetyczne korekty. Spotkałem się z nim w ostatnim czasie, sugerowałem lekkie korekty jeszcze po konsultacjach z specjalistami, z fachowcami, którzy podpowiedzieli, co tam ewentualnie można zasugerować autorowi, żeby zmienił, no i autor popracuje jeszcze. Logo, które wygrało konkurs, jest pracą, którą pierwotnie wskazała jako zwycięskie komisja powołana przez prezydenta Suwałk. Czesław Frankiewicz postanowił jednak, że ostateczną decyzję podejmie po przeprowadzeniu sądy internetowej oraz konsultacjach z profesjonalnymi grafikami i artystami. Wrzuciliśmy to do internetu, internauci zaczęli głosować, wybrali inny projekt, wybrali projekt numer 3. Tylko jak sprawdziliśmy sposób głosowania, no to doszliśmy do wniosku, że nie możemy się posiłkować tym wynikiem, no bo doszło do manipulacji.